Zaczynamy od pierwszej bardzo ważnej informacji, kolejnej w całej tej batalii o kredyty frankowe. To jest zalecenie Komitetu Stabilności Finansowej o dobrowolnym porozumieniu banków z frankowiczami. To samo, czyli takie porozumienie banków z klientami, zapowiadał, zachęcał do tego prezydent Andrzej Duda w swoim projekcie prezydenckiej ustawy. Natomiast rok czasu minie od tej zapowiedzi w sierpniu i dopiero wtedy prezydent powiedział, że zbierze te wszystkie działania, podsumuje działania banków i zobaczy, co dalej z pomysłami, z takimi ustawowymi propozycjami rozwiązania tego problemu. O tym, jak te działania wyglądają w rzeczywistości, a także co przyniesie konkretnie to zalecenie, czy to jest jakieś przełomowe zalecenie, porozmawiamy z naszym pierwszym gościem. W studio jest z nami pan Robert Weigel, Stop Bankowemu Bezprawiu. Witam serdecznie. Słyszy pan o takich kolejnych zaleceniach, o podsumowaniach, obliczeniach również Komisji Nadzoru Finansowego i co pan sobie myśli? Czy to jest już krok w dobrą stronę? Przyznam się szczerze, że ja nawet tego nie analizuję. Mam analityków u nas w stowarzyszeniu, ale przyznam szczerze, że takich pomysłów było już wiele. Jednak banki zupełnie na to nie reagują. Przerzucają wszystkie koszty na klientów banków. Wiemy, że dopóki, tak jak było to w przypadku Polisoloka, dopóki nie zaczęli przegrywać masowo w sądach, dopóty nic nie zrobili. No i teraz zaczyna się to dziać także w przypadku kredytów frankowych. Obserwujemy takie kilka precedensowych już było wyroków w sprawie kredytów frankowych, rozwiązywanych na korzyść klientów, kredytobiorców. Tak, przyznam, że linia orzecznictwa już się praktycznie wytworzyła lub już się tworzy. Wygrywamy właściwie 100% spraw, dlatego zabawne jest wręcz chyba paniczne działanie na przykład prezesa Stypułkowskiego, prezesa M-Banku, który w mediach opowiada, że nie ma podstaw do podważenia tych umów i żeby ludzie nie szli do sądu. Jednak dziwne jest to, ponieważ M-Bank praktycznie przegrywa wszystkie sprawy w sądzie. Jest teraz sprawa nabitych w M-Bank, tam jest 1500 osób i praktycznie w dwóch instancjach ten bank przegrał. Ja nie jestem prawnikiem, jestem laikiem, ale analizując umowy wielu osób, analizując prawo bankowe, analizując kodeks cywilny, te umowy są pełne, one są naszpikowane klauzulami abuzywnymi, nieuczciwymi zapisami, które nie mają szansy obronić się przed sądem. No to może to wystarczy, może walka w sądzie powinna wystarczyć kredytobiorcom, skoro i tak jest wygrywane. Oczywiście, że tak, tylko teraz pytanie jest, gdzie jest w tym wszystkim państwo, prawda? Płacimy podatki, nie wiadomo tak naprawdę, od czego jest rząd, jeśli mamy, to jest 500 tysięcy rodzin, ale ja widzę w umowach, to są po 2-3 osoby, czyli to jest około 2 milionów ludzi. Teraz, czy te wszystkie osoby mają iść do sądu? Niektórzy ci ludzie już są na skraju upadłości, niektórzy już nie żyją, bo popełnili samobójstwa, chociaż jak widzę w tym kraju, nikogo jakby to nie obchodzi zupełnie, także... Co powinien zrobić teraz prezydent? Mamy tą propozycję z lata ubiegłego roku, ona nie była zadowalająca dla państwa stowarzyszenia, dla Stop Bankowego Bezprawia. O tak zwanym ustawie spreadowej. Tak. Ta ustawa spreadowa tak naprawdę niczego nie rozwiązuje, jest to udawany ukłon w naszą stronę. Krótki przykład. W podsumowaniu tej ustawy jest napisane, że spready są nielegalne, że banki nie powinny ich naliczać, ale już w treści samej ustawy jest napisane, że okej, dobrze, to dajmy trochę tych spreadów bankom, zwróćmy ludziom odsetki, ale tylko 50% tych odsetek. I teraz po naszych wyliczeniach wychodzi tak naprawdę, że z 2000 zł, powiedzmy przykładowych, które powinien bank oddać, odda 50 zł, a tak naprawdę i tak niczego nie odda, bo po prostu odpisze to od kapitału, który i tak wzrośnie. Także to jest zupełnie... I to dalej niczego nie rozwiązuje. Dalej ludzie mają dwa razy tyle do spłacenia, ile wzięli 10 lat temu. Kancelaria prezydenta tak to argumentuje, że nie mogła doprowadzić do takiego gwałtownego obciążenia sektora bankowego. Jak państwo to komentują? No niestety... Banki robią to na całym świecie, czyli wprowadzają toksyczne produkty, oszukują ludzi. Później w momencie, kiedy to się wyda i trzeba oddać te pieniądze, jest wielki lament, że banki upadną i dlatego mówi się, że jest bank na przykład za duży, żeby upaść. Jedyny kraj, który zrobił z tym porządek, to jest Islandia. W Islandii za tego typu pseudoprodukty toksyczne 27 bankierów, banksterów, tak jak my to nazywamy, poszło do więzienia. W innych krajach
krajach jeden z bankierów dostał 14 lat za manipulację LIBOR-y. I tak naprawdę, jeśli prześledzimy cały ten proces jakby wyprodukowania tego produktu przez banki i sprzedawania, to była bardzo dobrze przygotowana akcja. W czasie, kiedy te kredyty były udzielane, a jak wiemy, większość osób nie miało możliwości wziąć kredytów, i tak dostaliśmy złotówki, ale w złotówkach, odmawiano im tego, ale wtedy WIBOR, czyli oprocentowanie kredytów złotych, był bardzo mocno podwyższony. Prawdopodobnie były to sztuczne regulacje. Co teraz? Czy Stop Bankowemu Bezprawiu planuje porozumieć się w jakiś sposób, czy to ze Związkiem Banków Polskich, który głośno protestuje przeciwko takim ustawowym rozwiązaniom, jeśli chodzi głównie o przewalutowanie tutaj po kursie z dnia zaciągnięcia kredytu, a także czy przewiduje jakieś kroki działania do Kancelarii Prezydenta? Jeśli chodzi o Związek Banków, Zagranicznych Banków w Polsce, bo to nie jest Związek Banków Polskich, tylko Zagranicznych Banków w Polsce. Jest to prywatna firma, która tak naprawdę jest firmą powołaną po to, żeby pilnować interesów banków. I nie będzie rozmów. Czyli, znaczy nie, my oczywiście chcemy rozmawiać ze wszystkimi, tylko tak naprawdę z nimi nie ma żadnych rozmów, oni nie chcą rozmawiać. Banki, bo już słyszymy czasami przedstawicieli Związków Banków w Polsce, którzy mówią, że trzeba rozmawiać z bankami, że banki wychodzą naprzeciw, to jest oczywiście kompletna nieprawda. Banki traktują swoich klientów z wielką arogancją, ignorancją, z pozycji silniejszego. Na reklamacje klientów banków odpisują w ogóle nie na temat albo w ogóle nie odpisują. Tutaj podam przykład jednego z banków BPH, który od kilku lat miał być sprzedany, ale nikt tego banku nie chciał kupić. Nieoficjalnie wiemy, że tylko po to, żeby go sprzedać, została wydzielona spółka BPH, która przejęła te kredyty toksyczne, których nikt nie chciał kupić. Tam zmienił się teraz zarząd na polski. Biura, siedziby banku w Gdańsku mają olbrzymie banery, że cały bank jest do wynajęcia, znaczy cały budynek biurowy jest do wynajęcia. W Warszawie na ulicy Inflanckiej 4 siedzi tak naprawdę kilka osób z kartką naklejoną na szybę, że to jest bank BPH. Klienci banku nie mają możliwości dodzwonienia się na infolinię. Czas oczekiwania jest podawany 40 minut, ale ja się tam nigdy chyba nie dodzwoniłem. Nie odpisują na maile, tego banku praktycznie nie ma. I teraz gdzie jest w tym wszystkim rząd? Gdzie jest Komisja Nadzoru Finansowego? Gdzie jest UOKiK? Te instytucje są Potrzebne są radykalne rozwiązania, działania. Takie nawet, które wpłynęłyby na znaczne obciążenie banków. To znaczy, my sobie poradzimy jako stowarzyszenie, pomagamy ludziom, zbieramy ludzi, edukujemy, pokazujemy, gdzie w umowach są zapisy abuzywne. Ja osobiście jeździłem po całej Polsce, prowadziłem rozmowy z kancelariami prawniczymi, żeby wynegocjować jak najlepsze warunki dla osób, które chcą pozwać bank. I idziemy tą drogą, ponieważ na razie jest to jedyna droga, nie czekamy. Walczymy. Polacy ruszyli do sądów. I kończymy. Ruszyli do sądów, czekamy w takim razie na rozwiązania na drodze legislacyjnej, także z nadzieją na rozwiązanie chyba po Państwa myśli. Robert Weigel, Komitet Stop Bankowemu Bezprawiu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.